Ksiądz dr Piotr Nikolski jest dzisiaj z nami. Witam serdecznie księdza. Witam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. To 50-lecie istnienia parafii łączy się chyba z 15-leciem pobytu księdza w tej parafii. Tak jakoś mniej więcej mi to wychodzi. No zbiega się. No, nie wiem, czy to istotne. Istotne dlatego, bo chcę zapytać, jakie refleksje w księdzu budzą te minione 15 lat i jakie oczekiwania na przyszłość. Jak pan Bóg darzył parafii, co się przez ten czas udało zrobić? Powiem tak, że według świętej pamięci arcybiskupa Jeremiasza, który mnie tutaj mianował proboszczem, po 15 latach widać jakieś rezultaty pracy księdza. Bo przez pierwsze 15 lat jedzie się na tym, co było przedtem. Przez ten czas oczywiście wiele się zmieniło, bo jak tutaj przyszedłem, cerkiew była po remoncie, ale taka dosyć pusta. Znaczy ikonostas był pusty. Zetknąłem się z tym, że mamy teraz ołtarz zwrócony na południe i świeci prosto w oczy ludziom i mnie. Także to było nie do wytrzymania, więc powstała kwestia witraży. No i przez te 15 lat zawitrażowaliśmy wszystkie okna praktycznie. Zostało tylko tam na górze, w bębnie kopuły, ale tam raczej te nie są potrzebne, bo to jest główne źródło światła teraz. No i to tak właściwie potrzeba matką inwestycji spowodowało tam cały szereg posunięć, bo jak się pojawiły witraże, okna południowe zostały wygaszone i trzeba było, a poza tym trzeba było już zrobić też, powiedziawszy A, powiedzieć B i zrobić witraże na północnej stronie, więc trzeba było zdobyć światło, więc podnieśliśmy kopułę o 3 metry w górę, znaczy sufit kopuły, który był obniżony w 1905 roku, a w ogóle o naszej świątyni trzeba powiedzieć, że zostało zbudowane w 1889 roku, znaczy poświęcone, jako ewangelicka kaplica cmentarna. I tutaj był problem pewnie wykwitów, wilgoci z tego powodu, że świątynia była ogrzewana nawiewowo i na przełomie czworoboku i ośmioboku poszły im wykwity, więc w 1905 roku jakby ten ośmiobok został oddzielony obniżonym sufitem. No i cofnęliśmy tą sytuację z powrotem do kształtu pierwotnego i teraz wszyscy przychodząc właśnie, bo to było między jedną niedzielą a drugą, przyszli i powiedzieli, że lepiej się modlić. Bo świątynia krzyżowo-kopułowa, która jest tutaj, ma już w swoim kształcie symbolikę i przemawia do człowieka, nawet który tej symboliki dokładnie nie zna, ale po prostu jakby tak intuicyjnie wyczuwa, ponieważ ośmiobok jest symbolem wieczności, który stoi na czworoboku, który jest symbolem Kościoła na ziemi, czyli w tej doczesności. I kiedy odsłoniła się ta perspektywa wieczności, wszyscy stwierdzili, że lepiej się modlić. No, czyli właściwie kształt świątyni zawarty w tradycji przemówił. Wspomniał ksiądz o modlitwie wiernych. Jesteście liczebnie bardzo małą parafią. No właściwie parafia w momencie objęcia mniej więcej liczyła, no nie powiem statystycznie, ale tak powiedzmy wizualnie, nie? W niedzielę do 3 osób przychodziło. I tak było przez 5 lat. Na wieczorne nabożeństwo w ogóle nie przychodził nikt, chyba że przypadkowo. I tak właściwie przez te 5 lat było. Potem po 5 latach pojawiły się pierwsze osoby jakby spoza tego pierwotnego kręgu, który zresztą teraz już nie istnieje, bo wszyscy już spoczywają tutaj na tym cmentarzu albo na innych. W każdym razie potem zaczęło się po 14 roku, zaczęło się wielkie przesiedlenie ludów, wędrówka ludów taka nowa i mamy teraz parafię dużo liczniejszą, chociaż oczywiście nie tak liczną, jaka powinna być ze względu na ilość ochrzczonych w cerkwi ludzi mieszkających teraz w Świdnicy. A ilu takich jest? Jaką ksiądz ma wiedzę na ten temat?
No tak, według różnych wiadomości gdzieś około 6 tysięcy przyjezdnych jest w Świdnicy, czyli mniej więcej każdy, co dziesiąty mieszkaniec w tej chwili tutaj chodzący. I to po prostu się słyszy, albo czy tam mówią po rosyjsku, albo po ukraińsku, albo tak dalej. To mnóstwo ludzi. No z tego większość ma bardzo znikomą świadomość religijną. I potem nie wszyscy są wierzący, oczywiście nie wszyscy są prawosławni, bo to też trzeba pamiętać, ale tak powiedzmy, no jeden z tysiąca przychodzi tutaj. To i tak bardzo podnosi, że tak powiem, tą sytuację, bo nawet przy takiej statystyce to już parafia jest dużo większa niż kiedyś. Nie? Także to, no, w zeszłym roku było 8 chrztów. Także zdarzają się od czasu do czasu śluby, czyli no jakoś, jakieś to życie parafialne istnieje. Oczywiście istnieje duża rotacja. Także jeśli mówić o przyszłości, to my oczywiście nie wiemy, jak to będzie. W takiej parafii, bo to są różnego typu parafie, są takie no, parafie, które nazywam zasiedziałymi, no, które istnieją w jednej miejscowości, gdzie mieszka mniej więcej ta sama ludność i przychodzą kolejne pokolenia z tych samych rodzin. No, czyli to taka właśnie sytuacja zasiedziała, tak? A tutaj jest parafia taka typowo diasporalna, czyli to ciągle się dokonuje rotacja ludzi. Jeśli się pomyśli, jacy ludzie tutaj byli na początku, to naprawdę jest bardzo dziwny jakby skład, ponieważ na przykład tutaj było dużo prawosławnych żon Polaków pracujących w Niemczech podczas wojny. Jedni i drudzy wywiezieni na roboty, którzy mieszkali na wsi, tam pracowali na wsi, spotykali się, zakładali rodziny i potem przyjeżdżali tutaj, bo często właśnie taką ruską żonę rodzina tego Polaka nie akceptowała. To lądowali tutaj na ziemiach odzyskanych, gdzie można było. Potem jakoś wszyscy byli w Ameryce, że tak powiem, przesiedleńcami i tak dalej. Bardziej sytuacja była tolerancyjna. Tak samo na przykład żony polskich Żydów, którzy się ratowali w Związku Radzieckim, a potem tam się żenili i wracali do Polski po wojnie. Nie? To też cała taka warstwa. Nie? Jacyś tam więźniowie obozów koncentracyjnych, którzy nie mieli do czego wracać. Ludzie z kresów prawosławni, którzy nie przyjęli obywatelstwa radzieckiego i też repatriowali się do Polski, ale właśnie przyjeżdżali tutaj. Także to był właśnie bardzo zupełnie inny skład. Potem do tego Grecy doszli. Nie, Grecy po tej emigracji po wojnie domowej, potem jakieś pozostałości, tak, że tak powiem, po wojsku radzieckim, ktoś się tu ożenił, ktoś tutaj jakoś tam został. No powiedzmy, no to znaczy to trudno powiedzieć, bo niekoniecznie człowiek, który tutaj został, stał się tutaj takim systematycznym parafianinem, nie? Który przychodził, jakoś poczuwał się do jakiejś odpowiedzialności za tą cerkiew, ale ja mówię po prostu o ludziach ochrzczonych w cerkwi, którzy tutaj jakoś w jakiś sposób funkcjonowali, więc no, ludzie potem w ogóle wędrują i ludzie powiedzmy z Polski, z Białostoczyzny, z Podlasia, z południa i tak dalej, no, po prostu się przemieszczają, więc to jest taki skład. Tutaj jak przyszedłem, myślałem, że będę miał parafię raczej polskojęzyczną, właśnie taką z ludzi, albo z konwertytów, albo z ludzi, którzy są już mocno spolonizowani. Natomiast no, po jakimś czasie się okazało, że mam praktycznie tutaj były Związek Radziecki. Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia. No, to jest to właśnie taki teraz jest w większości skład. Proszę księdza, jeszcze wróćmy do przeszłości. Wyczytałam, że od 1955 roku ówcześni duchowni prawosławni działający w Świdnicy starali się by ustanowić tutaj parafię, a ona w 71 dopiero została ustanowiona, a wcześniej było tak, że duchowni po domach odprawiali nabożeństwa. U kogoś, bo to też było tak, że przez jakiś czas Kościół Pokoju udostępniał tam pewną kaplicę, parafia ewangelicka. Tak? Potem parafia
starokatolicka, która teraz mieści się gdzie indziej, ale wtedy była w kościele zielonoświątkowym, tym obecnym. To też tam jakoś tam udostępniała nam, dawała możliwość odprawiać, ale to jednak prawosławni są wyznaniem bardzo liturgicznym, nie? Czyli właśnie bardzo przywiązującą dużą wagę do przestrzeni sakralnej, do świętości miejsca. I to tak, powiedzmy, odprawianie po domach czy kątem gdzieś bez własnej świątyni, no jest zawsze tylko na jakimś, no nie może trwać długo. To jakiś przejściowy moment, że no trzeba jakoś gdzieś tam coś tam, że tak powiem, przekantować, ale potem trzeba i tak znaleźć swoje miejsce jakieś stałe, nie? I tutaj właśnie, kiedy tą świątynię znaleziono, znaczy właściwie znaleziono, ona była poza miastem. Tu był opuszczony ten ewangelicki cmentarz i tutaj ta świątynia była właściwie no, mocno zdewastowana, z dziurawym dachem, praktycznie bez okien. Była taką siedzibą różnych, no brzydko mówiąc, meneli i tak dalej, więc no nawet parafianie to tak ze zgrzytem odbierali, mówią, gdzie to, po nas to pozabijają w ogóle, co to za taka dziura, to, ale nie było nic innego, bo były różne próby, na przykład próbowano na przykład prosić, żeby szpital wojskowy radziecki wtedy, nie, tam na saperów, nie, udostępnił tą kaplicę, co tam jest na rogu, co teraz jest jakaś tam warsztat, jakiś coś tam, jakiś sklep, nie? Tam na rogu Łukasińskiego i saperów. I nawet jakieś no, miejscowe dowództwo było przychylne, ale tam wyższe naczelstwo nie zezwoliło i to wszystko upadło, nie? Tam były jakieś tam inne podejścia, żeby gdzieś coś tam znaleźć. No i nie było innej świątyni do zagospodarowania. I no, zatrzymali się na tym, potem przyjrzeli się, że to faktycznie świątynia krzyżowo-kopułowa. Mimo, że to jest świątynia ewangelicka, ale swoim kształtem zupełnie odpowiada, że tak powiem, koncepcji prawosławnej. Nie? To jest taki charakterystyczny, jeszcze taki bizantyjski kształt, bardzo częsty, z wyraźną symboliką, z to właśnie z tą kopułą i tak dalej. Więc wtedy zdecydowano się na to, żeby tą świątynię wziąć. No i w 1971 roku to właśnie zajmował się tym ksiądz Eugeniusz Cybulski. Teraz taki już no, weteran naszej diecezji, właściwie może najstarszy kapłan w tej chwili u nas, który właśnie zaczął tutaj jakieś działania. Podchody, znaczy tak, nawet wcześniej się, przed nim jeszcze tak ktoś tam się interesował, ale właśnie konkretnie się tym zajęli w 1971 roku, to doszło do skutku. I jakoś właśnie, no jak mogli, tak się urządzili.